Portret wizualny Treść opowieści, tak zwana fabuła, musi być powiązana z kluczowymi wartościami wybranego tematu i przesłaniem, które ma być przekazywane. Kto jest naszym bohaterem? Musimy wybrać protagonistę oraz podróż, którą ma odbyć: perypetie naszego bohatera. Przeszkody i konflikty do pokonania oraz inne postacie i wrogów, których spotyka aż do końca opowieści. Wszystkie te elementy pomogą nam zbudować napięcie opowieści, czyli złożoność intrygi i sprzeczności jej bohaterów. Aby zdefiniować swoją historię, można użyć portretu wizualnego. Portret wizualny podsumowuje elementy do rozważenia w historii bohatera. Początek charakteryzuje się pojawieniem się problemu, który zmusza bohatera do opuszczenia swojego zwykłego świata, aby sprostać wyzwaniom. Osiągnąć określone cele i wykorzystać nadarzające się okazje. Przygoda rozpoczyna się w nierzeczywistym świecie, gdzie narracyjne napięcie buduje konflikty, z którymi bohater musi się zmierzyć. Przezwyciężenie tych konfliktów doprowadza bohatera do końca historii, sprawiając, że dorasta i doświadcza wewnętrznej transformacji. Prowadzi go to z powrotem do normalnego życia, które zmieniło się w porównaniu z początkiem historii. Historia kończy się, gdy problemy zostaną rozwiązane lub gdy bohater wygra lub osiągnie swoje cele. Ćwiczenie Zbuduj wizualny portret z grupą uczniów omawiając wykreowane postacie. Bohatera, podróż i misje, a także znaczenie opisanych przygód.